Jak? Witamy, witamy. Dzisiaj pokażemy wam grę Need for Speed Shift na konsolę PlayStation 3. Włączamy grę. To niestety pokażemy wam grę od początku, gdyż skasowałem wszystkie save'y i no instalację, która tam się instaluje, tam 3 giga chyba to dokładnie było, gdyż myślałem, że już nie będę grał, ale jednak tutaj widzieliśmy patcha. Jaki właśnie... Gra jest oczywiście w polskiej wersji językowej. O! Dobrze, trwa się zapisały. O, widzimy słynne logo EA. Need for Speed. Zresztą to będzie chyba jakiś filmik, z tego co pamiętam. I zostawimy go, żebyście się zapoznali. Nie. No co? No ale co to o tej grze można powiedzieć? Wydawcy naprawdę się postarali przy tej części. Chyba była to jedna z najbardziej oczekiwanych samochodów na tym roku. Czy nie jest to może Forza Motorsport 3 ani Gran Turismo 5, ale gra jest naprawdę dobra. Znaczy, według mnie to dobrze wyłączyć wszystkie te wspomagania i w ogóle. Już przerywają, za długo to trwa. Więc tak, wczytywanie oczywiście. Oj. Jest to 10. część, z tego co pamiętam, przy 11. Ale na PlayStation jest naprawdę dobre. Nie mieliśmy jeszcze okazji na PC zagrać, ani na Xboxie. Co prawda Xbox i PlayStation 3 to prawie to samo, można powiedzieć. Nie jestem jakimś fanboyem specjalnym, ale gra jest naprawdę dobra. Będziemy grali na 24-calowym monitorze. Jeszcze razie. Według mnie to jest ulubiony monitor. No więc tak, mamy tutaj menu startowe. Jest tu kariera, szybki wyścig, sieć, profil kierowcy, garaż i tak dalej. I opcje. No ale dobrze, więc bierzemy karierę. O, mamy tutaj właśnie... O! Wszystkie save'y się zapisały. No to w sumie dobrze, ale... Nie, tak. Nie wszystkie, bo ja miałem już pół gry. No, w sumie racja. Ale tak, szybko mówiąc, na początku dostajemy samochód, ścigamy się w pierwszym wyścigu i musimy wygrać, aby dostać się do kolejnych wyścigów, a celem jest International Event, czyli ten... No, wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale koalicja wyścigowa. Poziom pierwszy, braliśmy już swój samochód. Nie pamiętam jaki to samochód, ale wiem, że chyba Audi. Audi S3, z tego co widać. Tak, Audi S3. Prawie wszystko. Nie, to ale pokażemy London River. Bardzo dobrze mi na niej. Loadingi są niestety długie, musimy przyznać. Trochę, ale za to może mamy trochę do poczytania podczas wczytywania gry. Właśnie, w Shift'cie jest rozwój profilu. Bardzo fajna opcja. Wybieramy, czy gramy agresywnie, czy łagodnie. Gramy na przykład, możemy dostajemy gwiazdki za miejsca na podium, na przykład za punkty profilu i jeszcze na przykład za to, że nikogo nie stukniemy w czasie wyścigu, czyli jeździmy właśnie łagodnie. Dokładnie. I według mnie trofea właśnie na PlayStation jakoś działają, że motywują strasznie, żeby przechodzić grę. Według mnie tam na PC-cie jak grałem, to w inne gry to jakoś tak nie motywuje, ale te trofea tam po prostu zdobywamy, żeby być jak najlepsi. Co do grafiki. Grafika jest, całkiem dobra, muszę przyznać, nawet bardzo dobra. Postarali się. Co prawda ogólnie Need for Speed tam zawsze wyglądały dobrze. Model zniszczeń nie wiem jaki jest, bo jakoś tak nigdy nie zwracałem na to uwagę, ale jest. Może weź przełącz na widok z kamery. Z cockpitu. Bo jest tutaj właśnie key feature, że mamy właśnie możemy ruszać głową. Jest to bardzo fajne i bardzo dobrze zrobione. Przydaje się. Postarali się. Jeżeli ktoś opanuje tą zdolność, to naprawdę przy driftach funkcję, to można naprawdę dobrze to widzimy tutaj rozmycie ekranu. Widzimy tylko gałszą. No nieważne. Więc tak właśnie. Okej, wchodzimy w zakręt. Na kamerze to w sumie jeszcze lepiej wygląda niż na samym monitorze, muszę przyznać. I gra ma sens dopiero po wyłączeniu wszystkich wspomagań, bo jakoś tak nie ten. O, nitro mamy. Muszę
momencie jest przy szybkich prędkościach. Przy uderzeniach ekran się robi czarno-biały. No też się rozmazuje oczywiście. No, chodzi to o zachowanie takiej realistyki. Znaczy, no może realistycznie to nie jest, no bo wiadomo, nikomu się... Widzimy, że już zdobyłem 300. Tak, właśnie jeszcze. O, właśnie, tutaj są punkty na górze ekranu. Ładnie tutaj. Tu, może zaraz uderzę w ścianę, by pokazać jak... O, właśnie, no może pokaż. Bo to i tak w sumie, no i robimy to dla was. O, widzimy właśnie, rozwijamy się szyba. Wszystko jest rozmazane, było przez sekundę czarno-białe. Wyprzedził nas samochód, ale za to, nie wiem, widzimy właśnie tutaj tak. Są te punkty, mamy teraz dokładnie ich 415 i cały czas po prawej i lewej stronie nam się pokazują, za co dostajemy. Na przykład linie przejazdu, nie wiem o co chodzi, ale albo blokowanie przeciwnika, nieczyste wyprzedzanie, tego typu rzeczy. Jest to bardzo fajne. Może pokażemy ten jeden wyścig i kończymy, bo tak naprawdę... Oczywiście warto zauważyć, tak samo jak Pro Street są to już legalne wyścigi. Zrezygnowano z jazdy po miastach. Nielegalnych wyścigach. I właśnie tuning jest w tej grze. I właśnie tu jest ciekawe, że nie było, nie jest to tak jak na przykład w starych już częściach typu Need for Speed Underground 2 i Underground 1, że no, to była klasyka. Tak, to było bardzo dobre. Na przykład można było po prostu kupić wszystko najdrożej i miało się lepszy samochód, tutaj trzeba kombinować z tym. Więc można popsuć samochód, tak naprawdę. Tak, tak. Trzeba się na pewno na tym znać. To jest już tak bardziej dla hardkorowców, a nie dla hardkorowców. No my tak naprawdę można przyznać, że wysoką ocenę, nie wiem jaką, ale jest to naprawdę dobra. No, CD Action dało 9+, co pamiętam. Nie, 9 chyba. 9, PSX dał 9-. Tak, PSX 9-, gry online sporo, nie pamiętam ile, ale sporo. No my tak byśmy dali chyba 9/10, bo gra jest dobra, ale no... Muzyki nie ma. A właśnie, nie jest. No ścieżka dźwiękowa to... tylko podczas wczytywania i podczas tuningu, czyli jak jesteśmy w menu. No i widzimy koniec. Wybraliśmy. Więc tak, widzimy tutaj, że oczywiście miejsce na podium, dostaliśmy tutaj gotówkę. Teraz agresja. Punkty, właśnie dostajemy na przykład za precyzję i agresję punkty, czyli właśnie zobaczmy, za precyzję jesteśmy 400. Po lewej i po prawej stronie mamy odrębne tutaj wszystkie punkty. Awansowaliśmy na czwartym poziomie. Właśnie to jest też dobre, że są też poziomy. To właśnie to motywuje tak zarobki ze sponsoringu, nagrody za awans mamy różne. O, właśnie, dostaliśmy zaproszenie na wyścigi. Właśnie tutaj jest też dobrze zrobione, ponieważ zrobili takie wyścigi na zaproszenia, czyli takie... Wygrywając wyścigi dostajemy inne wyścigi. Właśnie. I my oceniamy tę grę tak naprawdę na bardzo wysoką ocenę, na 9. Pokażemy może jeszcze tak na szybko tuning. Może tak na chwilę, bo już tak długo trwa. Ale chcieliśmy po prostu zaprezentować tę grę, nie jakoś... Ale gra jest naprawdę... I właśnie dzisiaj jest, który? Dzisiaj jest 6, 7? 7. Dzisiaj jest 7. A 10 wychodzi Call of Duty Modern Warfare 2, którą na pewno kupujemy. I oczywiście postaramy się w premierę dać wam. W premierę albo następnego dnia, bo to 11 tam nie ma dzień tak, wolny od pracy. Dobrze, jak wchodzimy do garażu, mamy do wyboru moje samochody, autosalon, czyli kupujemy tam samochody, wygląd, czyli tutaj główny maj w ogóle. Tak, ulepszenia i tuning. Czyli tak, w tuningu chodzi tutaj o przełożenie okładu, przełożenie balansu. To już jest naprawdę dla nas. Tak, już trzeba się naprawdę znać na samochodach i żeby to była nasza pasja. Ulepszenia, czyli tutaj mamy coś takie jak silnik, spoilery, aerodynamika i części wyścigowe. No i wygląd, lakier, no naklejki, no to chyba. Czyli to, co w Need for Speedzie jest podstawą. No. I to było chyba. My się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Zobaczyliście grę Need for Speed Shift.